Witam Państwa, oczywiście jak zwykle witam bardzo serdecznie, ale też Państwo zauważyli, oczywiście szczęść Boże. Na pewno Państwo zauważają, że mamy już zupełnie inną odsłonę, nie ma choinek, nie ma żłóbka, nie śpiewamy kolęd, a więc jesteśmy dalej w okresie zwykłym, ale ten okres zwykły już jest okresem pozabożonarodzeniowym. Do 2 lutego, więc jeszcze kilka dni temu można było śpiewać kolędy, można było patrzeć na choinki, można było patrzeć na żubek, one te właśnie symbole Bożego Narodzenia zostały rozebrane i na pewno żeśmy tym symbolom powiedzieli do widzenia w przyszłe święta Bożego Narodzenia. Kochani, drodzy Państwo, drodzy telewidzowie, jesteśmy na początku nowego miesiąca, etapu roku pańskiego 2024. Jest to oczywiście miesiąc luty, najkrótszy miesiąc w roku, ponoć też najzimniejszy, chociaż jak to będzie, zobaczymy. No właśnie to przysłowie znają Państwo bardzo dobrze, gdy przyjdzie miesiąc luty, to babo, chłopie, obuj ciepłe buty. No, czy tak będzie? Zobaczymy. W każdym razie styczeń był też takim miesiącem, kiedy trzeba było założyć ciepłe buty, kiedy trzeba było założyć czapkę z nogawkami. Prawda, chodzi o mężczyzn, żeby uszy nie zmarzły i żeby po prostu też ręce nie zmarzły. Dlatego były potrzebne rękawice, no i właśnie taki ubiór cebulkowaty. Jaki będzie miesiąc luty? Jak już jest miesiąc luty, widzimy. Miejmy nadzieję, że będzie on taki, jak przystało na właśnie tego rodzaju miesiąc. Ten miesiąc, jak powiedziałem, jest najkrótszym miesiącem. Ma 20, tym razem 9 dni, chociaż tak typowo najkrótszy, to ma 28 dni. W tym roku ma 29 dni. Właśnie dzisiaj jest początek tego miesiąca, dokładnie 4 dzień tego miesiąca. Co to oznacza? Oznacza to, że zakończyły się ferie zimowe, że dzieci, młodzież, nauczyciele poszli do szkoły, czy pojechali do szkoły, zależy jaka jest odległość od miejsca zamieszkania do szkoły. No oczywiście, mam nadzieję, że wszyscy dobrze wypoczęli, że nikt nie siedział przed laptopem, przed telewizorem, przed komputerem czy przed komórką, ale że to były święta pełne dynamiki, pełne ruchu, że żeśmy się odświeżyli i nasze umysły, i nasze ciała, i to właśnie wszystko spowodowało, że wracacie, drodzy Państwo, z radością i pełni optymizmu do nowej pracy w Waszych szkołach, czy jako nauczyciele, czy jako uczniowie, czy jako uczennice. Wszystkiego najlepszego. Niech Pan Wam błogosławi, a Matka Najświętsza, Stolica Mądrości, niech będzie z Wami po wszystkie dni tej Waszej nauki, tej Waszej pracy w szkole, czy podstawowej, czy średniej. Kochani, no właśnie, początek miesiąca lutego, ale też warto zauważyć, że coraz bliżej jest do końca karnawału roku pańskiego 2024. Ten karnawał zakończy się już dokładnie za kilkanaście dni, a może za kilka, bo ostatni dzień karnawału będzie 13 lutego, będzie to tak zwany tłusty wtorek, a 14 dzień lutego, wspomnienie świętego Walentego, czyli tak zwane walentynki, to właśnie pierwszy dzień Wielkiego Postu, środa popielcowa, czy jak to woli, sucha środa, i wtedy wejdziemy w nowy okres liturgiczny, okres Wielkiego Postu, kiedy to będziemy wpatrywali się w krzyż Chrystusa i właśnie w sens cierpienia. Zbawienie przyszło przez krzyż, ogromna to tajemnica, każde cierpienie ma sens, prowadzi do pełni życia. O tym, proszę Państwa, będziemy rozważali w dalszych naszych spotkaniach. W każdym razie karnawał dobiega końca i warto zauważyć, że najbliższy czwartek, a będzie to 8 dzień lutego, wtedy będzie święto Pączka, będzie właśnie tak zwany tłusty czwartek. Życzę, żebyśmy właśnie w tym dniu zauważyli właśnie tego rodzaju tradycje. Nie objadajmy się za dużo, bo nie przez nadmiar apetytu wiedzie droga do dobrobytu, prawda? Trzeba mieć apetyt, trzeba tradycję nie tylko zauważyć, ale ją zachować i żyć tą tradycją, ale to musi być wszystko, proszę Państwa, bardzo, bardzo, bardzo roztropne. No i oczywiście za tydzień, ostatnia niedziela karnawału, jednocześnie będzie to Światowy Dzień Chorego. Także właśnie niech to będzie ten czas, który pozwoli na to, żebyśmy pomodlili się za ludzi chorych, ale o tym też w następną niedzielę. Poza tym, kochani, też w następną niedzielę rozpocznie się kolejny tydzień trzeźwości, o tym też w następną niedzielę. Trzeźwość to właśnie abstynencja, no niekoniecznie, ale trzeźwość to człowiek, który, jak to się mówi, używa alkoholu, ale używa go w sposób bardzo roztropny.
ewentualnie z tego rezygnuje. No, do tego powrócimy w swoim czasie. W każdym razie, proszę Państwa, dzisiejsza niedziela jest to piąta niedziela zwykła i gdy będziemy, bo gdy byliśmy w kościele, to usłyszymy, ewentualnie usłyszeliśmy słowa Ewangelii według świętego Marka. Jak zwykle bardzo proszę o wysłuchanie tychże szacunkiem. Po wyjściu z synagogi Jezus przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli mu o niej. On podszedł do niej, ująwszy ją za rękę, a opuściła ją gorączka i usługiwała im. Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do niego wszystkich chorych oraz opętanych i całe miasto zebrało się u drzwi. Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom mówić, ponieważ go znały. Nad ranem, gdy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne i tam modlił się. Pośpieszył za nim Szymon z towarzyszami, a gdy go znaleźli, powiedzieli mu: wszyscy ciebie szukają. Lecz on rzekł do nich: pójdźmy gdzie indziej do sąsiednich miejscowości, abym i tam mógł nauczać, bo po to przyszedłem. I chodził po całej Galilei, nauczając ich w synagogach i wyrzucając złe duchy. Kochani, no jesteśmy w okresie zwykłym, a ten okres zwykły to właśnie czas, kiedy Pan Jezus naucza, kiedy głosi Ewangelię, uzdrawia, spotyka się z ludźmi, a ludzie się z Nim spotykają. No właśnie dzisiejsza Ewangelia ukazała nam taki jeden z takich cudów praktycznych, kiedy to właśnie Pan Jezus uzdrawia teściową świętego Piotra, czyli pierwszego papieża, bo jak wiemy, święty Piotr to właśnie ten, który usłyszał: ty jesteś opoka, a na tej opoce zbuduję kościół mój, bramy go piekielne nie przemogą go, a tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego, cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Właśnie dzisiaj jesteśmy świadkami poprzez pryzmat wiary, kiedy to właśnie Pan Jezus uzdrawia teściową świętego Piotra i ona właśnie usługuje, bo trzeba było coś zrobić do jedzenia, a leżała w gorączce, więc była chora, nie mogła wyjść z łóżka, no i właśnie Pan Jezus sytuację ratuje. Teściowa wraca do zdrowia i im usługuje, ale ważne jest w Ewangelii jeszcze jedno: wszyscy ciebie szukają, kochani. To też się odnosi do nas. Czy my szukamy Jezusa? Czy my szukamy Jezusa poprzez to, że idziemy do Niego, poprzez to, że czytamy Ewangelię, bo właśnie czytając Ewangelię czy Pismo Święte, tam spotykamy Go i tam się właśnie Jego zauważamy i tam Jego znajdujemy. Róbmy wszystko, żebyśmy szukali Jezusa i żebyśmy Go znaleźli, żebyśmy Go znajdując przyjęli do swojego serca, do swojego życia, do swojej codzienności. Nie tej świątecznej codzienności, ale tej codzienności codziennej. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie i wszystkiego lepszego na nowy, lutowy, rozpoczynający się tydzień. Zostańcie z Bogiem.